witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym mam okazję przyjrzeć się mikrofonowi bezprzewodowemu Lens Go o modelu LWM318C. Jak widzimy, jest to mikrofon skierowany do urządzeń mobilnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go używać z komputerem czy kamerą. Zanim wszystkiego się dowiemy, przejdźmy do otwierania paczki. Od producenta otrzymujemy ładnie prezentujący się otwierany kartonik, w którym po otwarciu znajdziemy instrukcję obsługi oraz woreczek do przechowywania zestawu. Wewnątrz opakowania na starcie znajdziemy też niewielki odbiornik oraz tej samej wielkości nadajnik. Oba urządzenia mają klamerkę mocowaną na magnes. Do podłączenia odbiornika z kamerą będziemy mogli użyć elastycznego 3-pinowego kabelka mini jack. Następnie w zestawie znajdziemy dodatkowy mikrofon krawatowy. W zestawie znajdziemy też 4-pinowy kabelek mini jack, po to by w prosty sposób podłączyć odbiornik z naszym smartfonem. Oba urządzenia mają wbudowane akumulatory, które możemy ładować za pomocą dołączonych do zestawu dwóch kabelków micro USB. Z dodatkowych akcesoriów otrzymujemy smycz do nadajnika, gdy nie chcemy lub nie możemy przypiąć go do ubrania. Mamy też woreczek z klamerką do mikrofonu oraz gąbeczką. W woreczku mamy jeszcze kluczyk do otwierania urządzeń mobilnych. W kolejnym woreczku znajduje się futerko na mikrofon, które w przypadku silnego wiatru pomoże nam uniknąć zakłóceń. A ponadto mamy jeszcze przyklejane metalowe mocowanie do magnesu i standardowo pochłaniacz wilgoci. Nadajnik, jak i odbiornik to niewielkie urządzenia, które posiadają klamerkę przypinaną na magnes. Od przodu obudowy mamy przycisk, a nieco niżej diody informujące o pracy urządzenia. W przypadku nadajnika mamy jeszcze wbudowany mikrofon w obudowę oraz gniazdo wejściowe na inny mikrofon lub inne źródło dźwięku. Na odbiorniku mamy gniazdo wejściowe mini jack, a ponadto na obu urządzeniach mamy jeszcze gniazdo micro USB służące do ładowania. Po uruchomieniu oba urządzenia parują się z automatu, ale jeśli będziemy mieć więcej zestawów w tym samym miejscu, to może pojawić się potrzeba zmiany kanałów. I tu według instrukcji powinniśmy włączyć nadajnik i przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aż zgaśnie i zapali się ponownie dioda. Nie za bardzo mam jak to sprawdzić, ponieważ zestaw mam tylko jeden, ale pewnie to działa bez problemu. Aby uruchomić mikrofon z dowolną kamerą czy rejestratorem, wystarczy, że przymocujemy za pomocą klamerki i odbiornik, który pasuje w sam raz jako cold stopka. Następnie podłączymy odbiornik z kamerą za pomocą 3-pinowego kabelka jack z zestawu i uruchomimy odbiornik jak i nadajnik. Jeśli chodzi o uruchomienie zestawu z telefonem, to wystarczy, że jakoś zaczepimy odbiornik do telefonu, w czym może pomóc przyklejane mocowanie lub sama klamerka. Następnie za pomocą kabelka dołączonego do zestawu z 4-pinowymi wtyczkami podłączymy odbiornik z telefonem, który po podłączeniu wykryje słuchawki z mikrofonem. Na końcu zostało nam uruchomić nagrywanie w dowolnej aplikacji, np. Open Camera lub Goldwave, jeśli chcemy nagrywać sam dźwięk. Sprawdzimy sobie teraz zasięg tego mikrofonu, zobaczymy jaki on będzie miał zasięg. Więc ja się teraz znajduję około już 2 metry od tego właśnie odbiornika, tutaj mam nadajnik, no i teraz sobie cały czas będę szedł do tyłu troszeczkę. No i sprawdzamy, jak słychać właśnie ten mikrofon. Przy okazji mam futerko, troszeczkę dzisiaj wiatr wieje, teraz się troszeczkę uspokoiło, ale cały czas się tutaj oddalał, no i sprawdzał, jak to w zasadzie słychać. Zmierzę tutaj miarką dokładnie, żeby wiedzieć, ile tutaj jest metrów, żeby sprawdzić, czy ten zasięg już się skończył, czy też nie. No i zobaczymy sobie później na nagraniu. Ja jeszcze kawałeczek tutaj podejdę, zobaczę, jak to wszystko słychać. Idziemy tutaj sobie trochę w te krzaki. No i sprawdzamy, jak to wszystko słychać. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Na oko to jestem spokojnie z 25 metrów, 30, nawet nie wiem, czy nie trochę więcej, więc myślę, że tak to mniej więcej działa. Dalej już nie za bardzo jest gdzie iść, więc sprawdzamy, jak to dalej jest. Już jestem koło tych wspaniałych drzewek tutaj, no i dalej już nie idę. Więc tak to sprawdzaliśmy, jak to wszystko było słychać, a przy okazji sprawdzamy, czy futerko nie pogarsza troszeczkę dźwięku, chociaż ono nie będzie wcale pogarszać, będzie nam poprawiać dźwięk, ponieważ niweluje wszelkie zakłócenia związane z wiatrem. No i tak to mniej więcej sprawdzałem. Sprawdzaliśmy zasięg, no i sprawdzamy, jak to mniej więcej słychać na otwartej przestrzeni. Oczywiście poza wbudowanym mikrofonem w nadajniku możemy też podłączyć inne mikrofony do nadajnika. I tak uczyniłem podczas prelekcji na Kungforze, gdzie Inoru miał okazję do Was mówić przez mikrofon headsetowy. Do zestawu producent dorzuca nam też mikrofon krawatowy, którego możemy użyć w sytuacji, gdy nie możemy lub nie chcemy pokazywać nadajnika. Oczywiście możemy też podłączyć inne źródła dźwięku, takie jak na przykład komputer czy rejestrator lub nawet telefon i z niego właśnie wysyłać dźwięk, więc tak jak słyszycie, możemy właśnie nawet podłączyć Zoom H6 i użyć go jako dobrej klasy mikrofon bezprzewodowy.
Natomiast zestaw możemy wykorzystać też w inny sposób, podłączając słuchawki do odbiornika i ciesząc się bezprzewodowym dźwiękiem, ale niestety tylko monofonicznym. Myślę, że bardzo pozytywną wiadomością jest to, że mikrofony na wbudowanym akumulatorze wytrzymały około 4 godziny ciągłej pracy. Jak widzimy, coraz częściej mamy do czynienia z tańszymi zestawami mikrofonów bezprzewodowych, które są skierowane do osób, które chcą cieszyć się przyzwoitym dźwiękiem w swoich filmach. I w tym przypadku producent oferuje nam prosty w użyciu zestaw, który bez problemu zabierzemy ze sobą na wycieczkę i uruchomimy z kamerą, lusterkiem czy smartfonem. Jeśli chodzi o bardziej profesjonalne podejście do produkcji ruchomego obrazu, warto rozważyć inne produkty Lensgo, które mam nadzieję będzie mi dane przetestować. Dziękuję firmie Lensgo za zaufanie i podesłanie mi tego mikrofonu do testów. Myślę, że w tym odcinku będzie to już wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i przede wszystkim trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka.